jakby na początku też super pracowaliśmy w obronie i mieliśmy kontry, które nie zostały zamienione na bramki i mogło być wyżej. Potem w drugiej połowie dobrą pracą w obronie znowu odchodzimy na 10 i mamy wyśmienite pozycje do robienia bramek. No i znowu nie kończymy. No i przeciwnik tam skraca, ale na końcu my znowu idziemy w górę. Dopiero jest pewien etap naszej pracy i będziemy to robili. I to jest bardzo ważny aspekt. Przede wszystkim dzisiaj nasza gra w przewadze. Graliśmy 6-4, bardzo słabo. 6-5 też bardzo słabo. Gdzieś tam te sytuacje sam na sam w pierwszej połowie jakby zdecydowali, że Górnik odskoczył nam na 5 bramek i później ciężko nam było to dogonić. Oni kontrolowali, no mają dobry zespół, tu nie ma co gadać. Mają dwie równe jakby siódemki i każdy odpoczywa, wchodzi, daje z siebie 100%. Rzucają bramki i wracają do obrony, a też nam ciężko się przebić. No mają trochę większych zawodników na środku, a dzisiaj głównie próbowaliśmy, nie wiem dlaczego, grać środkiem i praktycznie dzisiaj nie było podań do skrzydeł. Także nad tym na pewno będziemy się skupiać. Bardzo silny zespół, bardzo ambitny i bardzo dobrze grałem. Podobno piłkę ręczną, taką samo jak my gramy. I my ustawialiśmy na to, że to nie będzie prosty mecz i będziemy walczyć do końca. Po 3 tygodniach różnych kadr i meczy w Niemczech z Ligi Europejskiej pierwszy raz się spotkaliśmy we wtorek i mieliśmy na mecz z Tarnowem tak naprawdę 3 dni na przygotowania. Jednak też można powiedzieć, że głowami już wszyscy są we wtorek na meczu, że jest to bardzo ważny dla nas mecz. No i tyle. Poza tym też Tarnów tak naprawdę był do tego meczu 4 punkty za nami i wiele zespołów padło u nich. I można powiedzieć, że to bardzo dobry zespół, a jednak zdecydowanie wygraliśmy. Ja super się czuję, naprawdę ta hala jakby nie jest dla mnie obca i nie mam żadnego stresu. Wchodzę tak jakby na trening, a już też jestem w takim wieku, że już jakby każdy mecz dla mnie to jest trening po prostu. Nie mam żadnego stresu, fajnie się tutaj gra, fajnie spotkać po meczu też kibiców, ludzi, których znam i dla mnie na pewno to jest taki fajny sentyment, że tutaj jeszcze mogę wracać. Po prostu robię to co umiem, staram się pomóc zespołu. I tyle. Nie ustawiam na to, żeby rzucić najwięcej bramek, ale po prostu chcę pomóc zespołu i chcę wygrać. Tutaj mamy mecz dopiero we wtorek, sobota, niedziela i poniedziałek. I mecz jest bardzo późno we wtorek, także przygotujemy się, a to bardzo dobry zespół, w którym gra wielu naprawdę wybitnych graczy, od których można się wiele uczyć i podejdziemy na pewno do nich z szacunkiem, ale mecz u nas i będziemy chcieli za wszelką cenę wygrać.